Witam serdecznie na dzisiejszej prezentacji Skyward Community dotyczącej duplikacji programu partnerskiego. Jak widzimy, slajd poświęcony firmie właśnie Skyward Community. Może dosłownie dwa, trzy zdania o sobie. Nazywam się Duczmański Mariusz. Finansami zajmuję się od około 20 lat. Usługi online to mniej więcej 8-9 lat. Inwestorem i partnerem Skyward Community jestem od 2016 roku. Natomiast w latach 2018-19 z grupą polskich liderów, partnerów firmy ukończyliśmy roczne szkolenie dotyczące ambasadorów Skyward Community. Było to bardzo ciekawe przeżycie. Tak naprawdę ukończenie tego szkolenia miało miejsce w Dubaju. Jako pierwsza grupa, zarówno polska, jak i też grupa z całego świata, było u nas około 100 osób, mieliśmy możliwość również udać się na wycieczkę do Szarży i zobaczyć na tamten czas, jakie prace wykonano w Centrum Innowacji, które budowane jest właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To dosłownie mała migawka tego, co stało się naszym udziałem, bo to była grupa, jak powiedziałem, polska, ale również liderzy z całego świata. Mogliśmy spotkać się osobiście z Antolim Junickim, czyli założycielem całej spółki, twórcą technologii. Otrzymaliśmy na koniec dyplomy, które potwierdzały ukończenie i pewne kwalifikacje, które uzyskaliśmy podczas tego rocznego szkolenia. W kilku krajach te szkolenia się odbywały, więc tak już powiedziałem, było to wyjątkowe, fajne doświadczenie dla nas. I teraz tak naprawdę skupimy się na tym, co najważniejsze, czyli plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community. Skupię się tak naprawdę na takim szczególnym jednym slajdzie, jeśli chodzi o sam poziom w programie partnerskim. Natomiast, jak widzimy tutaj na tym slajdzie, program partnerski Skyward Community daje nam możliwość otrzymania procentów wkładu inwestorów, którzy rejestrują się za pośrednictwem naszych osobistych linków. Takie linki, na które za chwilę też zwrócę uwagę, każdy ma w swoim biurze. Po zarejestrowaniu się w firmie, otworzeniu własnego biura, po zweryfikowaniu własnego konta, a następnie zatwierdzeniu regulaminu umowy partnerskiej. Takie linki nam się pojawiają. To są swoiste nasze osobiste biura, strony internetowe, które prowadzą tak naprawdę osoby, które zapraszamy bezpośrednio do naszego numeru ID i są rejestrowane w naszej strukturze, w naszym programie partnerskim. Krótka właśnie informacja o tym, co przed chwileczką powiedziałem. Gdy zalogujemy się na nasze konta, do naszych biur w Skyward Community, po prawej stronie mamy różne zakładki, między innymi zakładkę dla partnerów. Gdy wejdziemy w zakładkę dla partnerów, pojawi nam się między innymi po rozbudowaniu tej zakładki, zakładka narzędzia partnera. I właśnie tutaj, po zatwierdzeniu regulaminu umowy partnerskiej i wcześniejszym zweryfikowaniu konta, o tym też jeszcze wrócę, a do tego jeszcze tematu też wrócimy, jeśli chodzi o weryfikację, uzyskamy właśnie coś takiego, jak widzimy na tej stronie, czyli tak naprawdę uzyskamy kilka linków polecających. Pierwszy link polecający to tak naprawdę strona główna, która zawiera wszelkie informacje na temat technologii, inwestycji, wszystkiego, co jest związane z Skyward Community. Natomiast bardzo ciekawie to zostało podzielone na kolejne linki, ponieważ jeden link dotyczy głównie technologii, czyli jeśli byśmy mieli osoby zainteresowane technologią, które chciałyby uzyskać naprawdę obszerne informacje, dowiedzieć się, jakie pozwolenia ma firma, jakie patenty, jakie certyfikaty i wiele, wiele innych rzeczy, na jakim poziomie jest rozwoju ta technologia, to możemy podać takiej osobie zainteresowanej link polecający dotyczący technologii, konkretnie właśnie tego tematu. Natomiast jeśli mamy człowieka, partnera potencjalnego, który zainteresowany jest inwestycją
ma środki i chciałby je zainwestować, to link z podpisem inwestycje będzie jak najbardziej właściwym linkiem, ponieważ tam potencjalny inwestor uzyska wszelkie możliwe informacje dotyczące inwestycji, prognoz, czego może ewentualnie się spodziewać po swoim wkładzie, który włoży jako osobistą inwestycję. I kolejny link, czwarty, tak zwany link Go, strona rejestracji, to jest typowy link tylko z formularzem do rejestracji. Czyli jeśli chcemy kogoś już zarejestrować albo chcemy wysłać link, gdzie wyświetli się komuś bezpośrednio formularz rejestracyjny, to podajemy tylko i wyłącznie ten link, ponieważ po kliknięciu w ten link otrzymamy formularz, prosty formularz do rejestracji i tak naprawdę po podaniu kilku danych osoba, która się rejestruje, otrzyma na maila informację, że należy potwierdzić tą rejestrację. Po kliknięciu potwierdzenia maila, danych, które podaliśmy w mailu, który otrzymamy, link aktywacyjny, należy dokonać pozostałych czynności związanych z rejestracją, czyli wypełnienie pozostałych danych osobowych, a następnie weryfikacja konta. Bardzo ważne, jeśli mówimy o weryfikacji konta, to nieraz się zastanawiamy, jakie dane są potrzebne. Oczywiście w Polsce to podstawowym dokumentem jest dowód osobisty. Oczywiście może być to na przykład paszport, natomiast ja osobiście preferuję dowód osobisty. I taka ważna uwaga, znajdziemy tą informację w naszych biurach podczas weryfikacji. Jeśli dowód osobisty zawiera adres zameldowania, zamieszkania, czyli w tych nieco starszych dowodach, to wtedy do weryfikacji naszego konta wystarczy wyłącznie dowód osobisty. Natomiast jeśli się okaże, że mamy te nowsze dowody, w których już nie ma adresu zameldowania, to oprócz dowodu osobistego zeskanowanego w dobrej jakości, prawa i lewa strona, musimy załączyć dokument, który potwierdzi nasz adres zamieszkania, czyli w tym wypadku to będzie faktura za gaz, prąd, telefon, ewentualnie wyciąg z konta, jakieś potwierdzenie, jakieś opłaty, na którym będzie jasno i wyraźnie podany adres, który podaliśmy również w trakcie wypełniania formularza osobowego. To jest bardzo ważne. Natomiast osoby, które faktycznie mają w swoich dowodach jeszcze adresy, wystarczy wyłącznie dowód osobisty zeskanowany w dobrej jakości, prawa, lewa strona. I taka weryfikacja zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin jest wykonana. Statusy partnera. Jak widzimy, mamy tych statusów 7, czyli to tak można powiedzieć, taka ścieżka kariery w Skyward Community. I tak naprawdę zachęcam Was, drodzy, wszyscy, jak tutaj jesteśmy obecni, do tego, kiedy zaczynamy jak gdyby swoją przygodę ze Skyward Community, kiedy inwestujemy w pierwsze pakiety, to pomyślmy również o tym programie partnerskim, który jest bardzo hojny ze strony firmy. Sam poziom lidera, który tutaj widzimy, jako trzeci poziom, jest bardzo łatwy do osiągnięcia, o czym za chwilę powiemy. Tak naprawdę chyba każdy z nas tu obecnych lub nowych osób, które zapraszamy, przy naprawdę niewielkim wysiłku, myślę, że w ciągu maksymalnie tygodnia ten poziom można uzyskać. O tym za chwilę się przekonamy. Pierwszy poziom to tak naprawdę poziom partnera, czyli ten początkowy. Warte uwagi jest to, że otrzymujemy wynagrodzenie partnerskie od firmy już na samym początku do czterech poziomów. Pierwszy poziom bezpośredni, jeśli zaprosimy partnerów do współpracy w Skyward Community, otrzymamy 15% wynagrodzenia z tytułu zaproszenia, z tytułu inwestycji, którą wniósł nasz partner. Konsultant to drugi poziom, tak naprawdę do uzyskania w pierwszy dzień, ponieważ jak widzimy, tutaj troszeczkę różni się to między tym poziomem partnera a konsultanta, ponieważ widzimy, że pojawia się piąty poziom wynagrodzenia partnerskiego. Natomiast
jest, dlaczego mówię, że można w ciągu pierwszego dnia go uzyskać? Dlatego, że tak naprawdę chodzi o inwestycję 300 dolarów. Nasze 100 dolarów, jeśli wniesiemy do firmy, plus dwóch partnerów, których zaprosimy, zrobią pakiet za 100 dolarów i w tym momencie jesteśmy konsultantami, pojawi się u góry w lewym górnym narożniku ten status, który uzyskamy we firmie natychmiast. To jest status, do którego wszystkich Was, drodzy, zachęcam, jeśli jeszcze nie uzyskaliście go, ponieważ wiemy, że niektórzy są swoistymi inwestorami i zależy im głównie na tym, żeby wnieść pewien wkład do firmy, w rozwój technologii i często na tym poprzestają. Natomiast wielu partnerów firmy angażuje się mocno w program partnerski i oprócz tego, że wnieśli pewien wkład, czyli inwestycje do firmy, sami dobrze zarabiają, duplikując, zapraszając nowych inwestorów. Lider, tak jak powiedziałem, chyba każdy z nas może uzyskać ten status w ciągu dosłownie kilku dni. Dlaczego? Zobaczmy. Jestem bardzo prosty, ponieważ nasza inwestycja to 200 dolarów i co jest potrzebne? Trzy osoby, z których każda by zainwestowała 200 dolarów. I łączna, z pierwszego pokolenia łączna inwestycja musi wynosić co najmniej 2000 dolarów. Jest to bardzo łatwe do uzyskania, ponieważ tak naprawdę każdy z nas może zrobić to w ciągu kilku dni, zapraszając kilka czy kilkanaście osób z najmniejszym nawet pakietem. Te pakiety się łączą historycznie, więc jeśli mamy tych partnerów 5, 6, 7, jeśli ktoś zrobi nawet pakiet w wysokości 50 dolarów, pomnożymy to przez ilość osób, jeśli ktoś zapłaci drugą ratę, to mamy historycznie te kwoty, które są potrzebne do poziomu lidera, uzyskane w bardzo krótkim czasie. Tutaj troszeczkę się zmienia. Poziom mastera, inaczej mówiąc w tłumaczeniu mistrza, to po pierwsze, jak zauważyliśmy, wynagrodzenie partnerskie się nieco zwiększa, jeśli chodzi o ilość poziomów, ponieważ zaczynamy sięgać do 9 poziomów. I to jest warte naprawdę uwagi, czyli jak gdyby głębokość uzyskiwaniu bonusów za promowanie technologii się zwiększa. Master tak naprawdę musi mieć własne inwestycji 1000 dolarów. Czy to zrobimy w miesiąc, czy dwa, czy trzy, na zasadzie historycznego dyskonta, czyli tej kwoty, którą zainwestowaliśmy, ona się łącznie, jak gdyby historycznie się liczy. Czyli w tym miesiącu, załóżmy, zrobiliśmy 500 dolarów, czy 200 dolarów, kolejnym 200 i historycznie ona się sumuje. W momencie, kiedy uzyskamy 1000 dolarów i mamy trzech partnerów o statusie lidera, o czym mówiliśmy, że w tydzień tak naprawdę możemy ten status uzyskać. Każda z tych osób zainwestowała minimum 200 dolarów. Mamy trzech liderów i łączna inwestycja nasza również z osobami z pierwszego pokolenia, czyli osobami, które bezpośrednio zaprosiliśmy, musi wynosić co najmniej 5000. Wtedy uzyskujemy status mastera. Do czego też wszystkich Was zachęcam, ponieważ zdaję sobie sprawę, że tutaj część osób jest już od jakiegoś czasu we firmie, więc warto po prostu sprawdzać w biurach, właśnie w tej zakładce partnerskiej, której pokazywałem, są tam statystyki, które dokładnie wyliczają, pokazują, jaką pracę musimy jeszcze wykonać, aby uzyskać na przykład status mastera. Czyli ile musimy mieć jeszcze liderów, ile musimy mieć własnej inwestycji, ile wspólnej inwestycji. Dokładnie te statystyki nam wszystko wyliczają, jaką pracę musimy jeszcze wykonać, aby wejść na przykład tak naprawdę po północy w nowy status, status mastera, dzięki czemu uzyskujemy 9 poziomów. I co najważniejsze, jeśli faktycznie mamy fajnych ludzi, których zaprosiliśmy do firmy, to dzięki temu prowizje nam nie uciekają. Ponieważ mamy do 9 poziomu, uzyskujemy tutaj bonusy osób, które zapraszamy.
Tutaj zaczyna się fajna przygoda, o tym jeszcze będziemy za chwilę też mówić, status eksperta. Ekspert to taki partner, taki inwestor, który sam osobiście zainwestuje $5000 minimum. Tutaj jak gdyby granica czasu nie jest określona przez firmę, to może być wykonana praca w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w ciągu pół roku, roku, nie ma znaczenia. Łączna suma to $5000. Jak widzimy z opisu, musi mieć minimum 3 partnerów mających status master. I teraz tutaj jest pewna różnica. Widzimy, że 2 masterów na tym zdjęciu po prawej stronie, widzimy, że 2 masterów mamy na pierwszym poziomie, natomiast 3 master jest nieco dalej. I faktycznie tutaj program partnerski na to pozwala. Czyli możemy uzyskać status eksperta, jeśli nasza inwestycja wynosi minimum 5000, mamy 3 masterów, 2 na pierwszym poziomie i 3, ale na niezależnej nodze, czyli innej niż tych 2, na niezależnej nodze, nie ma znaczenia poziom. Może to być pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej poziom. Wtedy uzyskujemy status eksperta. Łączna suma inwestycji pierwszego pokolenia powinna wynosić co najmniej 10000. Taki jest warunek uzyskania statusu eksperta. Tutaj kolejny poziom, przedostatni, to jest top ekspert. Jak widzimy, tabelka nieco się zmieniła i pojawiły się dodatkowe informacje. Top ekspert to partner, którego inwestycja osobista wynosi przynajmniej $10000. Jeśli chodzi o top eksperta, musi mieć przynajmniej 3 partnerów mających status ekspert. Co jest najważniejsze, że łączna inwestycja pierwszego pokolenia musi wynosić $30000. Natomiast jeśli mamy tutaj takie zdanie jest, aby otrzymać bonus suma inwestycji osób z Twojej struktury, z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów partnerów mających status top ekspert, czyli jeśli mamy w zespole z takim statusem lub wyższym, lub partnera właśnie wyższych rang, to ci partnerzy nie wchodzą jak gdyby w skład tej kwoty $30000. Czyli z wyjątkiem top ekspertów lub Sky Expert, ta inwestycja z pierwszego pokolenia musi być minimum 5000 poza tymi osobami, wtedy uzyskujemy status top eksperta. Gdyby coś mi nie było zrozumiane, niezrozumiałe, to co tutaj faktycznie teraz mówię, to powiem tak, zapraszam każdego na... czy dzisiaj, czy w kolejnych dniach, jeśli się zgłosicie do mnie na Skype prywatnie, prywatny czat, postaram się każdemu osobiście jasno wyjaśnić na swoim koncie, krok po kroku, jak faktycznie uzyskać poszczególne stopień kariery w Skyward Community. Natomiast jeśli jest ten warunek spełniony, czyli jesteśmy top ekspertem, mamy 10000 inwestycji, łącznie pierwsze pokolenie to $30000, ale teraz nie licząc top ekspertów, jeśli takich mamy w strukturze własnej i lub Sky ekspertów, jeśli jest inwestycja minimum 5000, to w momencie, kiedy mamy miesięczny obrót, czyli załóżmy teraz mamy luty i zrobimy obrót w strukturze właśnie z tym pierwszym pokoleniem, zrobimy obrót 5000, zrobimy obrót 10000 lub zrobimy obrót 20000, to dostaniemy dodatkowo od firmy bonus w postaci konkretnej sumy miesięcznej, czyli $500, $800 lub $1500. Jest to oczywiście miesięczne, za uzyskane w danym miesiącu z kwalifikacji, którą uzyskaliśmy, z konkretnego przypisu składki, która została zainwestowana we firmie w danym miesiącu. Więc nie jest taka stała na zasadzie, że uzyskaliśmy stopień top eksperta i no i dostajemy za sam fakt, że mamy znaczek top eksperta, dostajemy jakąś tam faktycznie stałą pensję. Nie.
Jeśli wykonamy konkretną pracę, obrót w danym miesiącu, tu podany na tabelce 5, 10, 20 tysięcy, to firma faktycznie wypłaca nam bonus w wysokości 500, 800 lub 1500 dolarów. Warte uwagi jest to, że wynagrodzenie partnerskie w tym wypadku zwiększa się na pierwszym poziomie do 16%, to jest bardzo ważne, ale również sięgamy do 24% w głąb naszej struktury. To jest coś wyjątkowego, o co naprawdę warto walczyć, ponieważ wiążą się z tym naprawdę dobre bonusy, dobre wynagrodzenie, dobry pieniądz, który tak naprawdę wypracowujemy poprzez właśnie promowanie tej technologii. I ostatni poziom, jaki tu widzimy, to jest SkyExpert. Tutaj faktycznie wymogi są spore, ponieważ potrzebujemy czterech top ekspertów. Nasza osobista inwestycja musi wynosić minimum 20 tysięcy dolarów i to nie jest jak gdyby trudne do wykonania, ponieważ wiem osobiście z autopsji, że w łatwy sposób współpracując z firmą można taki obrót własny wykonać w dość krótkim czasie. Natomiast wiadomo, aby uzyskać czy to status eksperta, top eksperta czy sky eksperta, musimy zapraszać osoby, które oprócz inwestycji są zainteresowane rozwojem właśnie programu partnerskiego, czyli jak gdyby zapraszaniem nowych inwestorów, pozyskiwaniem nowych inwestycji. I wtedy tak naprawdę staje się to w miarę łatwe, ponieważ wtedy struktura faktycznie nam szybko przerasta i uzyskanie tych kolejnych czterech partnerów mających status top eksperta jak najbardziej jest możliwe w stosunkowo krótkim czasie. I teraz tak, łączna suma inwestycji osób stanowiących pierwsze pokolenie z uwzględnieniem inwestycji własnych powinna wynosić co najmniej 90 tysięcy. Natomiast tutaj jest ta informacja bardzo ważna. SkyExpert uzyskuje prawo do comiesięcznego top bonusu, oczywiście to jest kwalifikacja do tego, wynosi 2 tysiące, aby otrzymać bonus suma inwestycji osób z twojej struktury z wyjątkiem, i to jest bardzo ważne, o tym już mówiłem przy top ekspercie, z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów partnerów mający status to właśnie ekspert lub sky ekspert, z wyjątkiem musi wynosić 10 tysięcy. Czyli ten obrót w danym miesiącu musi być minimum 10 tysięcy z pominięciem top ekspertów i sky ekspertów. I teraz jeśli mamy comiesięczny chcemy uzyskać bonus, to obrót w danym miesiącu musi być właśnie tej naszej grupy 10 tysięcy lub 30 tysięcy. Przy 30 tysiącach mamy 2 tysiące bonusu ze strony firmy. No i tutaj jeśli chodzi o wynagrodzenie partnerskie, jak widzimy, znów się podnosi, ponieważ tak naprawdę bez jakiejkolwiek pewnej kwalifikacji, o której jeszcze za chwilę też wspomnę, otrzymujemy aż 17%. Proszę Państwa, 17% na przykład z 10 tysięcy dolarów, no to jest 1700 dolarów wypłacone w gotówce na nasze konto bonusowe, które możemy tak naprawdę wypłacić lub wykorzystać do nowych inwestycji. Warto naprawdę o to zabiegać. Tutaj jest taka krótka ściąga o tym, o czym mówiłem przez te kilka minut. Warunki osiągnięcia statusów partnerskich. I tutaj można byłoby długo mówić, natomiast szczególnie chcę podkreślić tą zakładkę żółtą, lider, ponieważ chyba jest to jedna z najprostszych, najłatwiejszych statusów do uzyskania. Możemy sobie postawić za cel, że, że na przykład w przyszłym tygodniu, jeśli nie mamy jeszcze tego statusu, programie partnerskim lider, że go uzyskamy. Dlaczego? Dlatego, że własna inwestycja to tylko 200 dolarów. Trzech partnerów z inwestycją 200 dolarów w pierwszej linii i łączna kwota inwestycji to 2000. To można uzyskać naprawdę w ciągu dosłownie kilku dni i mamy status lidera, który tak naprawdę umożliwia nam bardzo szybko osiąganie kolejnych poziomów. Tym bardziej, że jeśli sobie wypracujemy tak naprawdę lub podejmiemy współpracę z trzema, z czterema osobami, które naprawdę też mają zaangażowanie i też chcą pracować i też chcą osiągać pewne dalsze statusy, też chcą zarabiać,
to z takim zespołem naprawdę bardzo dobrze się pracuje i bardzo szybko, fajnie spina się po tych widełkach tutaj kariery, którą daje nam Skyward Community. Tylko postawmy sobie cel, że przyszły tydzień, tak, mamy dzisiaj 9, ale przyszły tydzień od poniedziałku do niedzieli, że uzyskamy minimum ten status lider. I o tym porozmawiamy pewnie pod koniec miesiąca, komu się udało, będzie można na czacie napisać. Tu bardzo ważny jest slajd, bonus za rozwój struktury partnerskiej dla statusów partner, konsultant, lider. O co tu chodzi? Chodzi o to, że za dobrą pracę firma jeszcze lepiej nas wynagradza. Czyli tak naprawdę zobaczmy, inwestując i zapraszając inwestorów do dalszych inwestycji, z pierwszego poziomu otrzymujemy standardowo 15%. Przy statusie partner, konsultant, lider. Pamiętamy, że tam przy wyższych poziomach automatycznie mamy 16-17%, czyli jak gdyby podniesiona prowizja z pierwszego poziomu. Natomiast przy statusie partner, konsultant, lider, jeśli naprawdę popracujemy i możemy to zrobić jeszcze w tym tygodniu lub przyszłym, a mamy ku temu fajne promocje ze strony firmy, o tym też za chwilę, możemy uzyskać oprócz 15% standardowych dodatkowo 3%. I to jest naprawdę sporo, bo niektóre firmy tak naprawdę płacą 3-5% z pierwszego poziomu, my mamy tutaj 15%, a firma nam daje tutaj bonus w wysokości do 3% dodatkowo. Kiedy? Kiedy na przykład uzyskamy, zobaczmy, mamy tak, pierwszy punkt mówi, za każdy pakiet kupiony przez osoby z pierwszego pokolenia dostaniesz 15% i to się należy każdemu. Za zakup piątego pakietu nalicza ci się 16%, czyli 16% dostaniemy, plus 1% od łącznej wartości poprzednich czterech pakietów. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli mamy na przykład pięciu partnerów, którzy kupią pakiet w wysokości 5000 dolarów i płacą ratę w wysokości $500 miesięcznie. Jeśli zapłacą ją w tym miesiącu, będzie ich 5 tych rat, to firma wypłaci nam za wszystkie 5 rat łączny bonus w wysokości 16%. Jeśli się okaże, że tych rat jest zapłaconych w danym miesiącu 10, to firma nam zapłaci 17% z każdej raty. Czyli jak gdyby 10. ratę nam zapłaci 17 i wyrówna do tyłu pozostałe raty płacone przez naszych partnerów. Jeśli się okaże, że sięgniemy 20 rat w danym miesiącu, czyli na przykład 20 pakietów, albo ktoś na przykład 10 partnerów kupi po 2 pakiety i spłaca sobie raty, czy to po $25, czy po $50, nie ma znaczenia, ale łącznie nam uzbiera się w danym miesiącu 20, to otrzymamy od firmy 18% z każdej raty. Co jest ważne, w kolejnym miesiącu raz wykonana praca, jeśli to były pakiety ratalne, przez 10 miesięcy będziemy otrzymywać 18% od firmy. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, to jest bardzo dobre wynagrodzenie, na które my zapracowujemy, czyli ten bonus, który firma nam płaci. I tak podsumowując, jeśli chodzi o zasady, warunki programu partnerskiego. Minimalna kwota inwestycji to $50. Minimalna kwota wypłaty, czyli na zewnątrz, jeśli chcemy wypłacić swoje zarobione środki, to $30. Teraz wynagrodzenie partnerskie są księgowane wyłącznie na koncie bonusowym. Możemy z nimi tak naprawdę zrobić wszystko. Możemy je wypłacić, tak tutaj czytaliśmy w punkcie drugim, ale też możemy wykorzystać je do opłat własnych inwestycji. I tu jeszcze szczególnie te ostatnie dwa punkty. Wypłata odsetek jest wypłacana maksymalnie do 24 poziomów, czyli o to możemy wszyscy tutaj zabiegać. I każdy może zaprosić nieograniczoną liczbę partnerów, każdy może wykonać nieograniczoną tak naprawdę na dzień dzisiejszy liczbę inwestycji.
Tutaj pewne wyróżnienia, które firma, pewne nagrody, które firma daje za osiągnięcia, za wysiłek, który wkładamy w rozwój programu partnerskiego. Przy statusie mistrz otrzymujemy markowy długopis od firmy. Tutaj oczywiście tą sprawą, jeśli chodzi o sam długopis, zajmują się regionalni przedstawiciele. Jeśli ktoś taki status osiągnie mistrza, to jak najbardziej możecie się tutaj na przykład między innymi do mnie zwrócić i tą sprawę załatwimy, jeśli ktoś takiego na przykład markowego długopisu firmowego nie otrzymał. Kolejny status i to wyróżnienie ze strony firmy za wniesioną pracę to poziom eksperta. Otrzymujemy fizycznie od firmy w momencie, kiedy uzyskujemy status eksperta, a jeśli tylko spełnimy warunki, o których mówiliśmy, to one się automatycznie pojawiają na naszym koncie, w prawym górnym narożniku pojawi się znaczek ekspert i wtedy firma w ciągu 24 godzin od momentu pojawienia się napisu ekspert na naszym koncie w biurze wypłaci nam bonus w wysokości $500 i tak naprawdę ten bonus możemy wykorzystać na dowolny cel. To są nasze pieniądze, pojawią się na koncie bonusowym i możemy je po prostu na własne potrzeby wydać. W momencie, kiedy uzyskamy status top eksperta, otrzymujemy od firmy automatycznie, w momencie, kiedy się pojawi ten znaczek, nazwa, że uzyskaliśmy status top eksperta, $1500 w postaci właśnie bonusu na nasze konto. I ostatnia nagroda, taka jednorazowa za uzyskanie odpowiedniego poziomu, to status Sky Expert. Tutaj bonus w wysokości 2000 pojawia się na naszym koncie też w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego statusu. To takie dodatkowe wyróżnienie, które firma chce nas nagrodzić takim przyjemnym bonusem, który możemy wykorzystać na swoje cele. Tutaj ten slajd, bardzo ważny, tak może dużo może czasu nie poświęcę jemu, ale warto na niego zwrócić uwagę. Tutaj jest nas w tej chwili około 15 osób i warto się zastanowić, kto z nas ma taką aplikację mobilną zainstalowaną w komórce. Jeśli tego jeszcze nie mamy, jeśli nie zainstalowaliśmy tej aplikacji w komórce, zachęcam Was do tego, żeby ją mieć, ponieważ ona tak naprawdę pomaga w pracy, pomaga w rejestracji, pomaga pokazaniu tak naprawdę na szybko komuś, jak wygląda wewnętrznie biuro. Więc jest wygodna, logowanie jest poprzez kod PIN, który sami ustalamy. Po zainstalowaniu takiej aplikacji musimy się niejako zalogować, a następnie ustalamy i aplikacja wymusza na nas ustalenie odpowiedniego PIN-u, który później przy każdym logowaniu możemy dosłownie dwie sekundy palcem po prostu być zalogowani na naszej komórce w naszym biurze. Więc zachęcam do tego, by takie aplikacje mieć w swoim telefonie. Teraz przejdziemy króciutko do pakietów, które mamy, bo program partnerski tak naprawdę związany jest tak naprawdę z tym, co nowi inwestorzy, nowi partnerzy mogą kupić, co mogą zainwestować, a może tak powiem. I mamy tak naprawdę dwa rodzaje pakietów. Pakiety możliwością inwestycji na raty i pakiety z możliwością inwestycji jednorazowo. W każdym swoim biurze, gdy wejdziemy w zakładkę inwestycje, tam faktycznie znajdziemy najróżniejsze opcje, możliwości tak naprawdę na każdą kieszeń, jeśli chodzi o jednorazowe wpłaty, czyli w wysokości 1000, czy $500, czy 1000, czy 10, czy 50, czy więcej jednorazowo, ale firma również daje możliwość rozłożenia danych inwestycji, danych pakietów na raty. Jak widzimy, te inwestycje są na każdą kieszeń, ponieważ często płacimy prowizje, czy może składki inaczej, na różnego rodzaju ubezpieczenia kapitałowe, ubezpieczenia na życie, dożycie i tak dalej. Czasem większe niż tutaj faktycznie jest ta składka dotycząca pakietu udziałów, zaczynająca się od $25 wzwyż. Więc każdy właściwą, dogodną taką ratę
na naszą kieszeń może wybrać. Tutaj tych ilość tych pakietów jest na ten moment nieograniczona, co nie oznacza, że kiedyś w przyszłości to się nie zmieni. Tutaj bardzo ważna uwaga jest ta promocja, która w tej chwili trwa i warto ją wykorzystać, jeśli nie osobiście, to pozyskiwaniu partnerów, ponieważ mamy dyskonto 1 do 100. Ono było, jak wiemy, w tamtym roku w różnych opcjach, natomiast tutaj firma, myślę, że to są takie ostatnie możliwości, gdzie z wysokim dyskontem możemy kupić udziały. Ten pakiet możemy kupić jednorazowo za $5000 lub na raty w 10 ratach po 500 dolarów możemy taki pakiet kupić. I co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że oprócz kupienia pakietu, w momencie, kiedy kupujemy za gotówkę, czyli dzisiaj płacimy 5000, mamy kupiony pakiet, zatwierdzamy umowę, która nam się pojawi w momencie zakupu, automatycznie otrzymujemy możliwość w naszych biurach otrzymania hologramu w gabinecie osobistym Skyward Community, ale również w Muzeum Ekotechnoparku będzie taki hologram. I tak naprawdę, kiedy będziemy mieć możliwość wyjazdu albo odwiedzenia Ekotechnoparku na Białorusi, to taki hologram będziemy mogli obejrzeć w muzeum, w biurach Skyward Community z naszą osobą. Myślę, że to może być bardzo ciekawe historyczne wydarzenie, ponieważ tak naprawdę wiemy, że ta technologia bardzo mocno będzie się rozwijać, będzie w następnych latach, dziesięcioleciach wypychać inne środki transportu naziemnego. Natomiast my będziemy mieć swój hologram w postaci właśnie takiego hologramu, zdjęcia pamiątkowego, jako ci, którzy byli na początku tej drogi, kiedy cała technologia się rozwijała. Więc warto o tym pamiętać. I teraz tak, mamy czas do 21 lutego, jeśli chodzi o ten rodzaj pakietu, czyli pakiety w wysokości 5000 dolarów, możemy zapłacić jednorazowo. Jeśli to zrobimy, to możemy kupić dowolną ilość pakietów do 21 lutego. Czyli po spłacie jednego możemy kupić drugi pakiet, po spłacie pierwszego możemy kupić trzeci. To, co ja tak naprawdę wywnioskowałem dzisiaj, to biorąc pod uwagę program partnerski, pamiętamy, że przy 5 płatnościach lub już nawet 10 płatnościach uzyskuje nasz sponsor, uzyskuje 16 lub 17% prowizji. Jeśli mu dobrze życzymy, to nawet kupując pakiet, chcąc kupić pakiet za gotówkę, możemy go kupić w ratach i spłacić go jednorazowo w jednym czasie. Czyli rata po racie, jedna za drugą spłacamy płatności, jest ich 10, więc w tym wypadku również ta prowizja w programie partnerskim powinna zostać normalnie wypłacona według tego programu partnerskiego, czyli w wysokości 16 lub 17% z każdej raty. Tutaj jeszcze takie zdjęcie, które mamy w swoich też biurach, pokazane jest właśnie to rozbicie na jednorazową inwestycję i ratalną w wysokości $500 przez 10 miesięcy. I dyskonto mamy 100, to jest naprawdę wysokie, ponieważ dzisiaj inwestycje w wysokości 50 lub więcej tysięcy dolarów mają dyskonto około 50. Tu mamy dyskonto 100, więc warto wykorzystać tą okazję. Dostaniemy przy tym pakiecie dostajemy 500 tysięcy udziałów, czyli 500 000 udziałów dostajemy od firmy. No i całkowity koszt, jak tutaj widzimy, to właśnie jest to 5 tysięcy. Możemy mieć oczywiście jeden hologram, natomiast inwestując i spłacając poszczególne pakiety, do 21 lutego, o czym już mówiłem, możemy mieć dowolną ilość takich pakietów zakupionych. Teraz puszczę Wam króciutki filmik, który zwrócił uwagę tak naprawdę na ten hologram, to co też mamy w swoich biurach, więc zobaczmy. Хотите стать частью будущего? Частью истории SkyWay. Инновационный экологичный транспорт.
сотни инженеров и тысячи инвесторов по всему миру. Будущее создается уже сегодня. Станьте его важной частью. С предложением Faces of the Future вы сможете создать свою голограмму в центре испытаний SkyWay в Беларуси. Голограмму с вашим фото и 3D-изображением струнного транспорта смогут увидеть гости экотехнопарка, будущие поколения новаторов и энтузиастов. Вы войдете в историю глобального проекта, который способен сделать мир безопаснее и комфортнее. Ваш след в истории технологии SkyWay — это след в истории технологического прогресса. Faces of the Future. Будущее — это мы. Dokładnie, to tak mniej więcej będzie wyglądać. Jak na tym filmie zobaczyliśmy, możemy zapisać się w historii, ponieważ taki hologram w 3D będzie wyświetlany w muzeum SkyWorld Community w biurach na Białorusi. I tak naprawdę ci inwestorzy, którzy współpracują z firmą, którzy działają dla firmy, którzy tą technologię promują, wiedzą, że były już różne promocje. Między innymi mogliśmy kupić własne drzewo. Osobiście mam jabłonkę ze swoim imieniem i nazwiskiem i ona dobrze rodzi owoce, bo widziałem sam osobiście na kamerkach. Mogliśmy też swego czasu kupić w muzeum SkyWorld Community na suficie swoje imię i nazwisko, czyli taka pamiątkowa tablica, cały sufit z tysiącami inwestorów z całego świata. I też miałem taką możliwość zakupić właśnie taką cegiełkę z własnym imieniem, nazwiskiem, które jest dzisiaj w Muzeum SkyWorld Community. I to też oprócz normalnej inwestycji, którą gdzieś tam wnosimy do firmy, wkład w rozwój tej technologii, możemy gdzieś tam zapisać się w historii, co na pewno jest takim dodatkowym, fajnym atutem. Być może zauważyliśmy w swoich biurach, jak przeglądamy regularnie, do czego też wszystkich zawsze zachęcam, żebyśmy przeglądali swoje biura, zapoznawali się z wszystkimi zakładkami, które tam są, żebyśmy się nie bali klikać w te zakładki, przeglądali je. Jeśli czegoś nie wiemy, to pytajmy się swoich sponsorów, osoby, które nas zaprosiły do firmy, co w danych poszczególnych zakładkach faktycznie jest, jakie informacje można uzyskać. I w wiadomościach ostatnio ukazał się taki artykuł, 30 tysięcy wyświetleń w ciągu doby film o SkyWorld na LinkedIn. Co ciekawe, jak tutaj nieco dalej kliknę, bo taka była informacja właśnie w naszych biurach, to okazuje się, że jeden z czołowych użytkowników właśnie profesjonalnego serwisu, którego pewnie wielu z nas jest też użytkownikami, LinkedIn, ma ponad aż 1 000 000 subskrybentów. I w ciągu tak naprawdę jednej doby 30 osób obejrzało wideo, które nagrał, profesjonalne, które firma zatwierdziła i które jest dostępne poprzez właśnie wejście na nasze biura, wejście właśnie w tą wiadomość i możemy poprzez kliknięcie na YouTube obejrzeć to nagranie. Ja pozwolę sobie, być może oglądaliśmy, ale pozwolę sobie chociaż fragment puścić tego nagrania, żebyśmy zobaczyli, że faktycznie jest ono profesjonalnie zrobione i każdy z nas jak najbardziej może wykorzystać je do promowania tej technologii. Także teraz puszczę kawałek tego filmu, może on trwa 3 minuty, więc może nie cały, ale po prostu chociaż większą część, żebyście zobaczyli, nawet przesunę może 2 razy, żebyście zobaczyli faktycznie wartość tego filmu, którego zachęcam, żebyście sobie skopiowali ze swoich biur i wykorzystywali w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, partnerami. Już otwieram. Oglądając taki film, zapewne nikt się nie powstydzi
ponieważ można być dumnym, że współpracuje się właśnie z taką firmą. These electric transport pods are modern and economical high-speed passenger and cargo transport systems. They are eco-friendly, safe, comfortable and considerably more cost-effective for their production and operation than already existing solutions. They are designed and developed by Unitsky String Technologies, based in the Republic of Belarus. The technology is based on a state-of-the-art string rail, or rail string, that is a concrete or steel-reinforced beam, or truss with a rail head, and additionally reinforced with pre-stretched strings. Wiele osobiście nas było w tych biurach, w technoparku. This includes rigid, semi-rigid, flexible to coil tubing, to super light string rails with different ranges of speed. The passenger transport system provides transportation within a city and satellite cities, and a high-speed version to connect local networks in one large global system. These include the two-passenger Uniwind or Unibike e-vehicles that are designed for remote or recreation areas, tourist routes and local transport lines. They can go up to 100 km per hour. Przesunę nieco dalej. The Unicar can accommodate 2-6 passengers. The Unibus is for 14-seated passengers for urban and suburban routes, which can also have its capacity increased to 48 passengers with both sitting and standing options. They have a top speed of 150 km per hour. O, tutaj mamy szarże. Finally, the Uniflash for up to 6 passengers is designed for intercity and international routes and has a separate luggage compartment. The maximum speed for the Uniflash is up to 500 km per hour. The cargo transport system can carry 99.9% of bulk goods to a distance of over 500 km, which is vital in the development of mineral deposits, mining and oil extraction, coal and steel industry, construction sector, etc. It can reach remote locations, highlands, desert areas, jungles and offshore, regardless of the climate. The capacity of the cargo ranges from a unit truck for transporting loose or bulk cargo, a bi-rail unit truck cargo vehicle that transports more cargo than a semi-trailer truck, to Unicon, an eco-friendly seaport transport and a conveyor type vehicle that provides superior safety of transported goods. Unitsky String Technologies currently has a project underway. It's Ecotechno Park, operating in Belarus, a center that highlights string innovative technologies and its international expert evaluation and certification. That's all for today, and if you enjoyed this video, please follow or subscribe for more videos like these. I'll see you again very, very soon. Osobiście prawie wcale nie przesunąłem, ponieważ to jest tak dobry film, że aż naprawdę szkoda go przesuwać. Rewelacyjny. I tak naprawdę wykorzystujemy go do promowania firmy, ponieważ to, co widzimy na naszych oczach, kiedy jeśli już jesteśmy na przykład rok, dwa, trzy albo cztery lub dłużej w firmie, to wiemy na naszych oczach, jak to wszystko się rozwijało. Wielu Polaków, wielu tutaj, również osoby tutaj obecne na dzisiejszym webinarze, były osobiście raz, dwa lub nawet kilka razy więcej na wszystkich, na przykład nawet tych spotkaniach z firmą w Ekotechnoparku. I są to niezapomniane, wyjątkowe przeżycia, zobaczyć tą technologię na żywo. To, co widzimy na filmie, może naprawdę robić wrażenie na osobach, które szczególnie znają się na technologii. Natomiast być tam w Ekotechnoparku, zobaczyć to bezpośrednio, usiąść, przejechać się tymi pojazdami, to, no, to jest niezapomniane przeżycie. Także warto wykorzystywać ten materiał, ponieważ robi się o nas coraz głośniej, o tym za chwilę też dosłownie na sam koniec powiem. Tutaj jeszcze bardzo ważna informacja, o którą też często ludzie się pytają. Co mam zrobić, gdy mam utrudniony dostęp do mojego konta? Na przykład włączyłem Google Identification i
zapomniałem, nie wiem, zgubiłem komórkę, kupiłem komórkę, zapomniałem skopiować kody QR, no i nie mam dostępu, nie mogę się zalogować na moje konto. Albo co mam zrobić, jeśli mam błędy w swoich danych osobowych? Poprzez szybką rejestrację, wypełnienie danych nie zauważyłem, że przejęzyczyłem się w nazwisku, w imieniu i mam błędy, które należałoby poprawić lub mail, które należałoby zmienić, bo czasami też jest potrzeba zmiany maila lub jest błąd w mailu, bo zrobiliśmy tą szybką rejestrację. I co wtedy? Wtedy tak naprawdę potrzebne jest jedno. Musimy przygotować taką kartkę, jak widzimy na tym zdjęciu, czyli musimy zrobić sobie dobre selfie, dobrej jakości. Najlepiej, jeśli to nie będzie robione zdjęcie przez nas bezpośrednio przodem komórki, ponieważ te zdjęcia są nieco nieraz gorsze, więc dobrze, aby kogoś poprosić, aby nam zrobił dobrym telefonem zdjęcie i na tym zdjęciu musi być widoczna nasza twarz, musi być widoczna kartka, na której napiszemy swoje imię, nazwisko, miejscowość i data i dowód tożsamości, czyli dokument tożsamości, trzymany blisko przy twarzy, aby po zrobieniu zdjęcia, po powiększeniu tego zdjęcia, zarówno twarz, jak i napis na kartce, jak i przede wszystkim dane na dokumencie tożsamości były wyraźne. Właśnie Janusz tutaj mówi, że być, zobaczyć, dotknąć, no to jest właśnie coś, o czym wspomniałem. Janusz tutaj jest stałym bywalcem wszystkich ekofestów na Białorusi, widział na oczy, jak ta technologia się rozwijała, więc może dużo powiedzieć i warto z nim rozmawiać na te tematy. Natomiast wracając tutaj do tego ważnego aspektu, takie zdjęcie z naszym selfie, z kartką, imieniem, nazwiskiem, z miejscowością, datą i naszym dowodem w dobrej jakości, widocznym po powiększeniu, czytelnym, przesyłamy na support, czyli na adres supportu. Jeśli nie wiemy, jaki jest ten adres, to zaraz powiem, jak go w łatwy sposób zdobyć, ponieważ albo wchodzimy w kontakty na naszych biurach, albo prosimy o taki adres na czacie online, który jest właściwie chyba 24 godziny na dobę dostępny. Tam osoby czekające anglojęzyczne, rosyjskojęzyczne i chyba węgierskojęzyczne teraz ostatnio mogą nam odpowiedzieć na każde pytania i pomóc w uzyskaniu informacji właśnie, gdzie mamy przesłać takie zdjęcie, w uzyskaniu dostępu do naszego konta albo z prośbą o wyłączenie Google Identification, bo sam osobiście to robiłem, kiedy komórka mi wysiadła, gdzie oczywiście przez moją nieuwagę nie zapisałem kodu QR, musiałem po prostu sobie odblokować konto przez właśnie takie zdjęcie, taki przykład zdjęcia, jak widzimy tutaj na stronie. Jeśli będą jakieś pytania, tak jak powiedziałem, piszcie do mnie na Skype'ie, postaram się uzupełnić wszystkie informacje dotyczące oczywiście dzisiejszej prezentacji. Ważna informacja jeszcze tak na koniec jest to, co widzimy tutaj na stronie, ponieważ w naszych biurach w zakładce dane osobowe jest taka zakładka jak spadkobiercy. I tak naprawdę chyba każdy z nas nie myśli o umieraniu i chce żyć jak najdłużej i korzystać tutaj z tych dobrodziejstw, z tej technologii, która jest przed nami i rozwija się na naszych oczach coraz częściej, coraz więcej i coraz głośniej jest o niej. Również w mediach polskich magazynach naukowych, technicznych. O tym też właśnie za chwilę wkleję wam tutaj te linki, co warto też wykorzystywać do promocji. Natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie również w naszych strukturach już były sytuacje, że ktoś zmarł nagle, no był problem, bo na przykład żona prosiła nas o pomoc, jak to przepisać, jak to załatwić teraz sprawę związaną z udziałami, które na przykład miał mąż, czy odwrotnie. Aby zapobiec takim sytuacjom i ułatwić później w przepisaniu konta czy tych udziałów, to warto w zakładce dane osobowe, spadkobierca, ustalić takie osoby. Męża, żonę, dzieci, dziadków, nie wiem, rodzinę, osoby, którym dobrze życzymy, możemy udzielić i tak naprawdę procentowo ilość tych osób możemy dodać, dowolną ilość osób możemy dodać
i te osoby faktycznie, te osoby uposażyć, bo tak to się mówi. I ostatnie zdjęcie dzisiejszego webinaru, to co mówiłem przed chwileczką. Pewnie jak logujemy się na nasze konta, to bardzo często widzimy zabezpiecz swoje konto jeszcze lepiej. I tych możliwości zabezpieczenia jest kilka, poprzez SMS-y, kody SMS-y, nasze hasło, które dobrze, gdyby ono było nie jakieś proste do złamania, ale między innymi też mamy możliwość zabezpieczenia swojego hasła poprzez wprowadzenie 6-cyfrowego kodu z aplikacji Authentication, to jest aplikacja Google. Po zainstalowaniu jej w komórce, po zeskanowaniu kodu QR, który pojawi się w naszych biurach, możemy zabezpieczyć swoje konto dodatkowym kodem PIN, czyli tym, które się będzie pojawiać co dosłownie tam kilkanaście, chyba co 30 czy co 60 sekund. I to zabezpieczy dodatkowo nasze konta. Warto wcześniej, jak już to zrobimy, to warto zapisać kod QR i ten numer cyfrowy kodu QR gdzieś w naszym miejscu takim, gdzie przetrzymujemy dokumenty, najlepiej to wydrukować, przetrzymywać, bo w wypadku zagubienia telefonu czy też awarii telefonu, aby odzyskać dostęp do konta, to albo pisać do firmy poprzez takie właśnie zdjęcie, które wcześniej widzieliśmy, albo po prostu odtworzenie tej aplikacji Authentication, jeśli mamy kod QR lub ten cyfrowy kod, który możemy ręcznie wpisać w aplikacji i automatycznie nam się utworzy ten kod QR Skyward Community na naszym telefonie i wtedy bez problemu. Dlatego też warto pamiętać, żeby to zapisać. Natomiast w każdym biurze po zalogowaniu lub przed zalogowaniem nie ma to znaczenia. Jeśli mamy jakiś problem z kontem, z dostępem, z jakimś zapytanie, jakiekolwiek mamy, to w prawym dolnym narożniku mamy taką chmurkę. Jak ją klikniemy, otworzy nam się właśnie taki czat online, gdzie czekają na nas pracownicy, gotowi odpowiedzieć i pomóc nam w każdej kwestii związanej właśnie ze współpracą, z inwestycją, z sprawami technicznymi. Jakiekolwiek pytania by nam naszły, to możemy tutaj pytać się na żywo pracowników firmy. Gdyby się okazało, że sprawą musi się zająć na przykład dział finansowy, do czego może konsultant nie być tutaj upoważniony lub nie mieć dostępu do pewnych zakładek lub na przykład do działu IT, to stworzy odpowiedni numer zgłoszenia. O taki numer warto poprosić, że poprosimy tego konsultanta, żeby nam podał numer zgłoszenia, że on to zgłasza do działu IP, czy tam zgłasza do działu księgowego z prośbą o wyjaśnienie kwestii. I wtedy po takim numerze my zawsze możemy na ten numer się powołać i tą sprawę rozwiązać jak najszybciej. Także wykorzystujmy jak najczęściej ten czat online na żywo, ponieważ pracownicy czekają na nasze pytania, na nasze kwestie, które mogą się nasunąć. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą prezentację. Jak obiecałem, tutaj na czacie wkleję w tej chwili artykuły. Momencik. Chwilę to trwa, przepraszam. Już wkleję ten jeden z artykułów. Postaram się przypomnieć go jeszcze na czacie, na Skype'ie. To jest Interia, myślę, że znany nam portal. I jeszcze jeden.
moment, otwieram. I to jest drugi artykuł. Komputer Świat. Bardzo dobre artykuły. Przede wszystkim są to polskie artykuły, polskie portale. Warto z nich skorzystać z promocji, jeśli chodzi o program partnerski. Również jednym z nich pojawił się film, który na koniec już puszczę po wyłączeniu kamerki. Na koniec puszczę, ponieważ też jest bardzo dobrze zrobiony. Także wykorzystujcie te materiały do promocji. Zapraszam na kolejne webinary. One będą podawane na naszych grupach na Skype'ie. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność, za poświęcenie czasu. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, jakiekolwiek dotyczące dzisiejszego webinaru, programu partnerskiego, piszcie na prywatny czat Skype. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. A teraz na koniec jeszcze po wyłączeniu puszczę właśnie ten film. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To jest film, który ukazał się właśnie w artykule Komputer Świat.